Meetingplanner.pl, dzień dobry. Rozmowy z cyklu MP, Mice and More. Dziś gościem rozmowy jest Łukasz Adamowicz. Łukasz Adamowicz, który koordynuje współpracę z administracją publiczną z ramienia Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i biznesowo wiceprezes grupy BFC. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Ostatni raz rozmawialiśmy na temat stanu branży, tego, co się dzieje w branży tuż przed rozpoczęciem akcji Petycja, podpisywanie petycji na Placu Zamkowym. To był listopad. Kilka miesięcy bardzo intensywnych, mimo tego, że mieliśmy przerwę świąteczną. Bardzo dużo się działo, dużo zwrotów akcji, jeśli chodzi, używając filmowego porównania, jeśli chodzi o to, co w branży eventowej, przemysłu spotkań, wydarzeń, czasu wolnego, ogólnie na to patrząc. Ja chciałabym, żebyśmy szybko podsumowali, w jakim momencie teraz jesteśmy, patrząc na główne nurty działania przede wszystkim Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, ale które są kluczowe również dla funkcjonowania przedsiębiorców właśnie w tej branży. No i pierwszy temat, który jest bardzo istotny, to jak oceniasz wsparcie, przede wszystkim finansowe wsparcie, które trafiło do branży, którego teraz branża jest beneficjentem? Rozumiem, że mówimy o pomocy rządowej. Mówimy o pomocy rządowej, oczywiście. No to ja myślę, że to jest czas podsumowań powoli. Z pozytywów to jest tak, że Rada postawiła sobie za zadanie to, żeby nasze PKD weszły do tarczy 2.0 PFR-owskiej. No i tu trzeba powiedzieć, że właściwie te branże, które miały jasno zdefiniowane PKD, bo oczywiście są obszary, które ich nie mają, w tym agencje reklamowe, o co toczył się dosyć długi spór. 7311, tak? 7311, wszystkie zostały włączone. Także z punktu widzenia tarczy 6.0 i 7.0, czyli tej tarczy ZUS-owskiej, nazwijmy ją, tam jesteśmy. No i to są jakby pozytywy w ocenie naszych działań. Natomiast trzeba sobie powiedzieć zupełnie szczerze, że pomoc jako taka no chyba nie jest dobrze zaadresowana. To znaczy pojawienie się chociażby w tarczy PFR 2.0 limitu. Czyli sektorowa, ale jednak nie do końca tak, jak sobie to wyobrażaliście. Mechanika wydaje, znaczy byliśmy lekko zaskoczeni, ale to chyba wszyscy, wprowadzeniem tam limitu i takich ograniczeń, które jakby spowodowały, że ten program doskonale nadaje się do firm przemysłowych. Tak? Czyli jeżeli patrzymy na nasz sektor spotkań, no to hotele są najbardziej firmą przemysłową, dużo pracowników w stosunku na mały obrót. Znowuż tam, gdzie są pośrednicy, jest mało pracowników w stosunku do dużego obrotu, więc no niestety okazało się, że ta pomoc jest mniej efektywna w sektorze usług. A to powoduje, że my szacujemy, że między 60 a 70% firm z naszego sektora o tarczę PFR nie mogło nawet składać wniosków. To nie to, że oni dostali odmowę, tylko po prostu nie mieli szansy. Tak, no i drugi element, o czym wiedzieliśmy zawsze w PFR-ze, że on nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, samozatrudnionych, no a to jest potężny nasz... Patrząc na strukturę naszej branży, no to... Potężne. To plus ilość kontraktów B2B, tak trochę tak jak w informatyce, tak, czyli ponieważ mamy bardzo wyspecjalizowanych pracowników, no to oni są bardzo często na kontraktach menedżerskich, ale także w całej turystyce, przez to, że jest dopasowanie się do oczekiwań klienta, do zamówień, no to bardziej naturalne są na przykład umowy zlecenia czy umowy po prostu cywilne niż praca na etat. No i teraz tak, ten program zadziałał w sposób bardzo ograniczony, tak sądzę. Super, że jest, nie trafił. I to trochę widać po liczbach, no bo jeżeli 13 miliardów złotych było dedykowane dla naszych branż, zostało nam jakieś 10 dni programu, no i wydanych jest niecałe 6 miliardów, a dodanych w międzyczasie zostało jeszcze 12 innych PKD, to pokazuje, że w stosunku do spodziewanych środków dużo mniej firm wystąpiło. Dużo mniej pieniędzy trafiło na rynek rzeczywiście. Tak. I to jest moim zdaniem gigantyczny problem. No drugi problem to jest też to, że tarcza ta branżowa, ta 6.0, 7.0, znowuż idzie tylko po PKD i znowuż... Ale ty myślisz, że to wynika z niezrozumienia branży, czy z jej mechanizmów? Jaki jest powód, bo też w międzyczasie próbowaliście wpłynąć, prawda, na to, żeby jednak inaczej podejść do tych programów pomocowych. No i niestety nie udało się to. Myślę, że wynika z dwóch rzeczy. Pierwsze to jest to, że jest obawa ze strony rządzących, żeby dać pomoc tym, którzy naprawdę mają duże spadki. Słyszymy cały czas ten argument, że firma, która ma powyżej 70%, no to może to po prostu źle jest zarządzana. No nie wiem, uważam, że firma, która przeżyła rok w pandemii, a już mamy rok, no to raczej nie jest źle zarządzana, jeżeli ciągle funkcjonuje. Mm-hmm.
bo wiemy, jak w naszych sektorach, jak jest trudno po prostu. Jakie ma możliwości w ogóle funkcjonowania w naszych sektorach. Tak, i jak się cały czas przebranżawiamy, tak jak my dzisiaj znowu się widzimy online w studiu, które kiedyś nie było studiem, podejrzewam. To raz. Druga rzecz to jest pewne obostrzenie unijne, które się pojawiło, które wynika z tego, że PFR 2.0 był programem naprzód. Czyli nie był rekompensatą, tylko był programem naprzód. No i myślę, że to chyba było zaskakujące dla wszystkich, że tam to obostrzenie tych 144 tysięcy weszło, czy 72, czy 36, czy 18, zależy od działalności. Mm-hmm. I ono de facto wypaczyło cały program, który sam w sobie by do nas dotarł. Jasne, no to już wiemy, co jest. Jeszcze jedna rzecz dosyć ważna. Przepraszam, że przerwałem. Zrobiliśmy badania, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zrobiła badania, ile procent utraty obrotu dostały firmy z pomocy państwa. Zresztą my robimy to jako rada i zachęcam do wypełnienia na Together, można wypełnić naszą ankietę. Jeszcze zostało chyba ze 3-4 dni na wypełnienie. Na Together, na meetingplaner.pl te informacje są wszędzie. Rok w pandemii, sprawdza rada, jak stan branży wygląda po roku, tym bardzo trudnym. Ja obstawiam, że będzie to pomoc, będziemy szacowali na obszar między 15 a 20%. Okej, dobra, to powiedzieliśmy o tym, jak jest, ale jeszcze wychodząc trochę do przodu, jeśli obostrzenia się będą przedłużały, to uważasz, że branża może liczyć, sektor może liczyć na pomoc rządową? Jak to kilka kroków do przodu wygląda? Myślę, że jeżeli wejdziemy w takie mocne obostrzenia, tak, albo brak poluzowywania, czyli tak jak jest teraz, to sądzę, że najprostszym rozwiązaniem, po które może sięgnąć rząd, to jest przedłużenie tarczy PFR o jeden miesiąc i przedłużenie tarczy branżowej, ona zresztą automatycznie może być przedłużona. O tym rozmawiacie na spotkaniach rządowych teraz? Tak, oczywiście o tarczy branżowej tak, o tarczy PFR-owskiej no, pojawiały się takie informacje, natomiast proszę pamiętać, że my jesteśmy przedstawicielami branży, my nie projektujemy tych pomocy, jasne, więc mamy pewien wycinek wiedzy, co do której możemy być pewni. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń mówi, że pewną szansą na przetrwanie branży może być ustawa odszkodowawcza, która teraz jest procedowana. Tak, na czym ona polega i jak ty widzisz te szanse? Znaczy, ustawa odszkodowawcza jest efektem naszego poprzedniego spotkania na placu zamkowym, czyli stwierdzeniem, że są branże zamknięte, które są zamknięte dużo dłużej, czyli 12 miesięcy, przy dużo większym spadku niż reszta rynku. No bo musimy też pamiętać, że kryzys, który mamy teraz ekonomiczny, nie dotyka wszystkich, dotyka właściwie najbardziej nas. Tych, co płacą niższy VAT, tak się jakoś dziwnie złożyło. I ustawa odszkodowawcza jest formą dialogu, kontynuowania dialogu z rządzącymi, no bo tak, jeżeli PFR nie działa, jeżeli dla wszystkich, jeżeli PKD nie jest jedynym wskaźnikiem, według którego można oprzeć pomoc, jeżeli są firmy, dla których elementy PFR-u, albo inaczej jego wielkość na 3 miesiące zamknięcia, 4 miesiące zamknięcia są dobre, ale na 13 miesięcy zamknięcia już są trochę niewystarczające, stąd te 15% u nas, to szukaliśmy sposobu, jak to obejść. No bo rzeczywiście są duże dyskusje na to, w jaki sposób był wprowadzony, znaczy nie był wprowadzony stan wyjątkowy, więc przedsiębiorcy nie mogą dochodzić odszkodowań. Dwa, mamy już 21 bodajże spraw w sądzie, w pierwszej instancji administracyjnego sądu, która mówi, że zamknięcie działalności jest nielegalne. To głównie w przypadku mandatów związanych z otworzeniem działalności. I to powoduje, że wydaje się, że taka droga odszkodowań sądowych jest otwarta. I teraz ta droga ma pewne problemy. Po pierwsze, jest w stanie zbankrutować państwo. Po drugie, zatka sądy, bo państwo jest w Warszawie, więc wszystkie sprawy będą w Warszawie. Ja już wiemy, że frankowicze czekają 2 lata na rozpatrzenie swoich sporów i wydaje się, że no, to nie jest ta droga. Tak? Z drugiej strony, wydaje się, że wszystkie programy różnie zadziałały w różnych obszarach. Tak? I teraz ideą tej ustawy jest to, żeby można było wystąpić o jakiś procent utraconych, o swoich szkód, po prostu swoich szkód. Żeby był kompromis. Tak, żeby był kompromis, nie o całość, żeby można było trafić przez wojewodów i żeby ta pomoc była pomniejszona o pomoc, którą się już dostało. To znaczy, co osiągamy? Osiągamy to, że jeżeli pomoc była wystarczająca, to nie ma tematu, tak? Po prostu nikt nie będzie dochodził odszkodowania. Tak, czyli możemy powiedzieć, że nie wiem, przykładowo warsztaty samochodowe nie ruszą z tym odszkodowaniem, ale znowuż branże, które są bardzo mocno dotknięte, mogą z tej ustawy skorzystać. Dwa, odblokowanie drogi dotarcia do takiego odszkodowania i zrobienie tego w porozumieniu z rządem, no bo wojewoda jest jakby reprezentantem rządu lokalnym. To trzy, że my nie chcemy wszystkiego, chcemy jakiś procent. I teraz chcemy uświadomić, że te programy, które są dobre, brakuje nam tego najprostszego, tego, który jest przewidziany właściwie w ustawie o stanach nadzwyczajnych.
tego prostego odszkodowania. I chcielibyśmy o tym porozmawiać. Jakie są szanse? No jesteśmy w Senacie. Właśnie o to chciałam spytać, że ustawa jest teraz procedowana w Senacie. Szanse. No ma poparcie wszystkich posłów ze wszystkich ugrupowań, tak? Czyli nawet posłów PiSu. Myślę, że w takim kształcie będzie trudno, żeby ona przeszła. Natomiast jest dobrym takim rozpoczęciem kolejnej rozmowy o tym, jak naprawdę ta pomoc zadziałała, jaki procent właśnie pokryła, oraz żeby znaleźć sposób, który dla tych firm, które dalej kontynuują działalność i teraz będą stawały, może jeszcze nie dzisiaj, ale w maju, przed opcją otwarcia działalności, żeby je wspomóc, tak? Żebyśmy nie budowali wszystkiego na nowo. Jasne. Jak mówimy o tym wsparciu na przyszłość, to też rozmawiacie o programach pomocowych różnego rodzaju. Jak one wyglądają? Rozmawiamy o przyszłości. Najbardziej boimy się tego, co wydarzyło się w zeszłym roku, to znaczy, że szybko zamykamy, a potem bardzo powoli wychodzimy. Wydaje się, że ten wirus trochę inaczej działa, więc chcielibyśmy zacząć od razu. Oczywiście przy ostrym reżimie sanitarnym. No i po pierwsze, mamy zaszczepioną grupę medyków. To jest doskonały klient dla branży spotkań. Zabiegamy o to, żeby branża medyczna mogła się już spotykać. Skoro wszyscy są zaszczepieni, to nie tworzą żadnego zagrożenia. Kolejna rzecz to są szybkie testy. Jeżeli szybki test jest podstawą do tego, żebyśmy my weszli do studia filmowego, albo jest podstawą do tego, żebyśmy przekroczyli granicę bez kwarantanny, to czemu ten szybki test antygenowy, który jest równoznaczny w Polsce z PCR-em, czemu nie może być testem, który pozwala wejść nam na konferencję, tak? Mamy też dużą grupę ozdrowieńców. Myślę, że mamy też bardzo dużą grupę osób z przeciwciałami i chcielibyśmy jakby zacząć jak najszybciej, tak? Bo boimy się tego, że jak znowu będziemy się odmrażać tak o 10%, no cóż, ta epidemia rządzi się swoimi jakimiś takimi sezonowymi prawami. W zeszłym roku straciliśmy całą wiosnę, we wrześniu się trochę odpaliliśmy i już w październiku w połowie byliśmy zamknięci. Nie chcielibyśmy stracić tego czasu ponownie. Jasne, właśnie teraz jesteśmy w momencie dwutygodniowego testu, hotele są otwarte, obiekty kultury są otwarte. Jak ty odnosisz się do tego testu właśnie? To jest pierwszy etap w odmrażaniu branży krok po kroku, czy raczej 28 to będzie finał? Cieszę się, że w ogóle jest ten etap. I cieszę się, że hotele były bardzo mocno sprawdzane. To znaczy bodajże w pierwszym tygodniu było ponad 2600 kontroli w hotelach. Żaden hotel nie dostał ani jednego mandatu. Były jakieś upomnienia, chyba bodajże 20, czyli jakieś tam zwrócenie uwagi, żeby coś tam przestawić. To znaczy, że branża jest przynajmniej ta hotelarska przygotowana. I to jest namacalny dowód, z którym możemy rozmawiać z rządem versus zdjęcia, które gdzieś tam się pokazuje. Dwa, to też to, że chcielibyśmy, żeby to dotarło też do opinii publicznej, że hotel na 50%, wydarzenie na 50% stwarza zupełnie inne zagrożenie niż wydarzenie na 100% czy hotel na 100%. Więc to jest jedna strona medalu. No druga jest taka, że bardzo możliwe, że niezależnie od tego, co zrobią hotele, po prostu jesteśmy w takiej fazie wirusa, że on może naturalnie, po prostu jak grypa, mieć okresy, kiedy jest silniejszy, działa w sposób wzmożony. Na szczepionki, to też sobie podkreślmy, no wszyscy w listopadzie myśleliśmy, że zaraz będą szczepionki, to nas uratuje. No o tym podobnie się mało jak mówi. W kwietniu mówiliśmy o tym, że we wrześniu ruszy sezon na incentive travel. Ruszył, tylko się skończył. Ruszył bardzo szybko, tylko się skończył. I teraz no te szczepionki trochę nie działają. Ja myślę tak, że jeżeli coś jest powodem, to ja myślę po pierwsze takie naturalne działanie tego wirusa, a po drugie, no to wiadomo, że tam szkoły, otwarcie, na pewno jest dużo bardziej, czy tam galerie, ale to nie ma co się licytować. Myślę, że my nie przestrzegamy zasad. Znaczy jako społeczeństwo, ponieważ wszystkie, nie mamy stanu wyjątkowego, wszystkie obostrzenia poszły w kierunku przedsiębiorców, to oni mają zamykać biznesy, a nie w kierunku osoby indywidualnej, że ja mam się ograniczyć, no to teraz mamy takie obrazki jak na Krupówkach. No i to jest bardzo duży problem, jak to odkręcić, bo no nie wiem, Szwajcaria, gdzie otwarte są stoki i hotele, jest przykładem, że jeżeli pilnujemy naprawdę tych obostrzeń, ale naprawdę jak jest tak, to jest tak, a nie tak i jeszcze 10%, mhm. Jeszcze działa jakieś podziemie, jeszcze możemy śpiewać miłość w jakimś tam mieście, jest dowodem na to, że można działać. Tak? Co więc, a u nas myślę, że największym problemem jest to, jak wyegzekwować tą odpowiedzialność od klienta. Od klienta i od każdego potencjalnego uczestnika wydarzenia, jak rozumiem. Dobrze, to na koniec jeszcze, Łukasz, w takim razie, bo rozumiem, że na odmrażanie też jesteście przygotowani, jakby widzicie, proponujecie pewne rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o różne zasady, wytyczne, jak organizować spotkania, wydarzenia w reżimie sanitarnym i cały czas na bieżąco to jest dopracowywane odnośnie sytuacji. Czy to jest gotowe, żeby było wysłane ze 2 miesiące temu, powtórzone, no, to czeka. To czeka. Okej, to w takim razie czekamy tylko na sygnał, kiedy będziemy mogli wrócić do spotkań, ale jeszcze na koniec chciałam spytać, co jest ważne z twojej perspektywy w rozmowach z rządem?
Mówimy oczywiście o przemyśle spotkań. Myślę, oczywiście, że tak. W tym, na tym etapie wydaje się, że ważne są te trzy rzeczy. Odmrożenie. Tak? Szybkie odmrożenie, wspomożenie tego odmrożenia, bo ja sobie wyobrażam, że nie wiem, testy mogą być fundowane, że mogą być jakieś bony na spotkania. Nie po to, żeby finansować spotkania, ale po to, żeby dać komunikat na przykład przedsiębiorstwom, spółkom Skarby Państwa, że już możemy. Tak wtedy, kiedy to będzie możliwe, nie wcześniej. Że można, że są bezpieczne, tak. Że warto po nie sięgnąć. Tak, a jak wiemy, no po chociażby popularności spotkań online, klienci naprawdę mają potrzebę, żeby się spotykać i to przynosi zyski. To pierwsze. Drugie to, żeby przemysł spotkań pozostał ważnym partnerem rządowym do odbudowy i reformy turystyki i przemysłu spotkań. No, mamy ten przykład Rady Ekspertów, gdzie no właściwie jak tak dobrze popatrzymy, to znajdziemy dwie osoby z 20 lekko zbliżone do nas, ale reprezentujących bardziej lokalne. Czyli to zadanie promowania, uczenia, czym jest przemysł spotkań i wydarzeń, cały czas jest tak, przed nami. Jest dużo lepiej niż było. Myślę, że to jest bardzo ważne i mamy tutaj zarówno tą radę, jest Rada POT. No myślę, że będzie bardzo dużo instytucji, w których przydałaby się takie doradztwo. No i trzecia rzecz, no to, która właściwie znikła z eteru, no to jest Krajowy Plan Odbudowy oraz umowa partnerska Funduszu Unijnego 2127, czyli mówimy o nowym funduszu i plus 200 miliardów złotych z obecnego tego takiego interwencyjnego działania Unii Europejskiej na kiedyś nazywanego Recovery Fund. No i teraz tu jest cały problem, bo jakby to znikło z radarów, a to miało być narzędzie, na którym my mieliśmy zreformować nasze biznesy. To znaczy to, żeby właśnie były spotkania jednocześnie hybrydowe, to, żeby hotel był trochę bezpieczniejszy, to, żeby była zielona energia, to, żeby była digitalizacja. I myślę, że te dwie rzeczy się łączą. To znaczy komunikacja z rządem razem z tymi planami unijnymi odbudowy są kluczem do takiej nie w perspektywie 3 miesięcy, ale w perspektywie 3 lat przyszłości przemysłu spotkań. To o efekty tych prac i wynikających z nich szansach będę Cię pytała przy naszym następnym spotkaniu, a za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Adamowicz, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, rozmowa meetingplanner.pl, zrealizowana w studiu Event Room i Kameleon. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na żywo.